Na cmentarzu prawosławnym są groby poległych żołnierzy, którzy walczyli w obronie ojczyzny, w obronie Terespola we wrześniu 1939 roku. I przyjście w to miejsce, upamiętnienie tych naszych wspaniałych bohaterów, którzy walczyli o wolność Polski w XXI wieku, jest naszą powinnością. Minęło od tego czasu, jak dobrze liczę, 83 lata, ale ta pamięć o naszych bohaterach, o tych Polakach, którzy zostali zamordowani, zabici, wielokrotnie torturowani czy wywożeni w głąb Syberii, ta pamięć musi być w naszych sercach głęboko zakorzeniona, bo wolność nie odzyskuje się na zawsze, o nią trzeba dbać i pielęgnować. Ponad 6 milionów istnień ludzkich to jest rzecz nie do w ogóle wyobrażenia. W Polsce, w Europie i na świecie ci ludzie to przecież dziadkowie, ojcowie, matki, dzieci. Dzisiaj jesteśmy w wolnej Polsce, ale wcale nie żyjemy w wolnym świecie. Wystarczy tylko popatrzeć, co się dzieje u naszych sąsiadów na Ukrainie. Już ponad pół roku trwa wojna i nie podlega żadnej dyskusji, że Rosjanie napadli na naród ukraiński i tak samo jak w 1939 roku życie ludzkie praktycznie dla najeźdźcy się nie liczy. Liczą się jakieś dziwne cele, które są niezrozumiałe dla przeciętnego, normalnie myślącego człowieka. Są ludzie zabijani, kobiety gwałcone, wywożeni, budynki niszczone. Jest to coś niesamowitego. My dzisiaj wszyscy powinniśmy, pamiętając o 1939 roku, o naszych bohaterach, powinniśmy się modlić i prosić Boga o to, żeby jak najszybciej się ta wojna skończyła i nie tylko ta. Wojny, które mają miejsce na całym świecie, bo kim jest człowiek? Nas żyje ileś tam miliardów ludzi na świecie. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Dlaczego największym zagrożeniem dla drugiego człowieka jest właśnie człowiek? Nie zwierzę, tylko człowiek, który potrafi z premedytacją mordować, bo co? Bo chce zagarnąć kawałek ziemi? To jest w ogóle jakaś bzdura. Dlatego też my jako Polacy musimy pamiętać o 1939 roku, o tej okupacji kilkuletniej, później o wyzwoleniu, niestety jeszcze przez ileś lat dostaliśmy się pod reżim sowiecki. Dzisiaj mamy tą wolność i daj Boże, żeby nasze dzieci i wnukowie nigdy w życiu nie zaznali wojny. Ja serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy w dniu dzisiejszym przyszli, złożyli tą symboliczną wiązankę kwiatów na grobie poległych żołnierzy, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny. Jest to nie tylko tutaj, na terenie całego kraju i za granicą. Wieczna wasza pamięć, bracia nasi. Życzcie swoje, daliście kurkę. Wieczna wasza pamięć. Wieczna wasza pamięć. Czas upływa. Ja dzięki życzliwości mieszkańców Terespola jestem burmistrzem od 2006 roku i miałem tą przyjemność, zresztą z wieloma mieszkańcami Terespola czy radnymi, którzy nawet w dniu dzisiejszym brali udział w tym symbolicznym złożeniu wiązanek kwiatów i upamiętnieniu roku 1939, brali udział kombatanci. Kombatanci z Brześcia, Polacy oczywiście, kombatanci z Terespola. Wspomnę tylko Antoni Jośkiewicz, Antoni Filipczuk. Ich było wtedy bodajże 11, jak dobrze pamiętam. Nie ma w tej chwili żadnego. Jest to taki symbol czasu, że wszyscy przemijamy i dlatego też powinniśmy żyć na tym świecie jak zwykli ludzie, normalni ludzie i gdzieś sobie ci, którym się marzy zagarnięcie innej ziemi, a nie daj Panie Boże mordowanie ludzi, powinni to sobie z głowy wybić. Wszyscy wiemy doskonale, jak to wyglądało, że 1 września do Polski wjechały wojska niemieckie bez żadnych skrupułów. Wystarczy wspomnieć Westerplatte. Później następne miejscowości bez żadnych skrupułów. Bombardowania, zabijanie niewinnych ludzi. Polacy bronili się ponad miesiąc czasu. Niestety po kilkunastu dniach od strony wschodniej weszła armia sowiecka i to samo robiła. I tutaj była obrona między innymi twierdzy brzeskiej. Było kilka potyczek, kilka bitew pod
pod Terespolem i niestety, podobnie jak na terenie całego kraju, również mamy groby poległych żołnierzy, naszych bohaterów. Dzielnie bronili kraju. Bardzo dzielnie bronili kraju i obyśmy my teraz dzielnie stawili czoła, żeby nigdy w życiu więcej wojen nie było.